Mać też tutaj byłaś. Twój dziadek miał po mnie przyjść. Babciu, dziadek nie żyje. Od kiedy? Od 1982 roku. Czas wracać do domu, kochanie. Po co? Mój mąż nie żyje. Posłuchaj, babciu, dzisiaj będziemy mieli gości. Przyjeżdżają do nas rodzice zmarłej żony Maxa. Myślę, że poznanie naraz zbyt wielu Majów byłoby dla nich szokiem. A, teraz rozumiem. No jak tylko przyjdzie dziadek, to zaraz wracam do domu. O, zobacz, dziadek po ciebie przyjechał. A gdzie żeś ty był? A, co? Panie rodzice Anny będą tutaj lada moment. Ale dlaczego się tak denerwujesz? Przecież powiedziałeś, że są bardzo zadowoleni z naszego ślubu. Skłamałem. Max, no, ale co to znaczy? Nie powiedziałeś im o naszym ślubie? Ale dlaczego? No wstydzisz się mnie? No, dlaczego nic nie mówisz? Kochanie, ty jesteś jak kąsek dla smakosza. Jesteś jak camembert. Porównałeś mnie do śmierdzącego sera? Chodzi mi o to, że według rodziców Anny jesteś osobą, która zajmuje miejsce ich córki. Ja chcę ich tajemniczyć w nasze sprawy, ale tak bardziej delikatnie. Jaki mąż porównuje żonę do sera? Nie, zapomnijmy o tym serze, no. Franiu, nie jesteś dla mnie serem. Jesteś piękną, zmysłową, cudowną kobietą, tylko za chwilę będą tu goście, więc błagam cię, zdejmij ten szlafrok. Okej. Myślisz, że takim się bardziej spodobam? Sama ich zapytaj. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Strasznie, jestem zawstydzona. W ogóle co ci ludzie sobie o mnie pomyślą? Chociaż powiem ci, dziadek Jacenty to się nawet uśmiechnął. Babcia Agatka jakby tak troszkę mniej. Załagodziłem tę sytuację, powiedziałem, że naganiania w moim salonie to jest moja naga żona. Mam nadzieję, że babcia Agatka trzymała się czegoś jak mydlała. Franiu, ja wiem, że oni mogą być troszeczkę neurotyczni. Jacy? Ale upierdliwi, ale kiedy się żenisz, rodziców dostajesz w pakiecie. Tak. Max, święta prawda, rzadko trafia się na tak wyjątkowych teściów jak moi rodzice. O tak, tak, ja miałem wyjątkowe szczęście, tak, to jest prawda. Max, posłuchaj, pomyślałam sobie, że może tak dla przełamania lodów moglibyśmy zaprosić ich na kolację. Na przykład na Michę Flaków z musztardą i z chrzanem. Nie, Micha Flaków to nie jest w ich stylu. Oni na obiad zamawiają pieczone kwiaty cukinii, a nie podroby. Okej, po prostu myślałam, że byłoby miło zaprosić ich na kolację zaraz po tym, jak podpiszemy dokumenty adopcyjne. Mm-hmm. A, w tej kwestii. Wiesz, oni się dopiero dowiedzieli, że jesteśmy małżeństwem, więc ja bym nie przytłaczał ich tymi radosnymi informacjami. Dawkujmy im nasze szczęście, a ty w międzyczasie oczarujesz ich wdziękiem, serdecznością, elegancją. O, Max, wiem, o co ci chodzi. Wiem, czytam w twoich myślach. Myślisz, że będzie dobrze, jak założą to? No, niezły bałagan. Co ty chcesz tym zaimponować rodzicom Anny? Co ugotowałaś? Soczek. Ale nie, jeszcze mam, ocaliłam dwie babeczki. Daj spróbować. Nie, lepiej nie, to piana od gaśnicy. Spokojnie, kończę, spokojnie. Mam wszystko pod kontrolą, wszystko jest zrobione. Teraz tylko czekam na bardzo ważny dzwonek. O, jest! Dzień dobry, przyniosłem zamówienie. Cudownie. Ile płacę? 120 zł bardzo należy. Proszę, reszta dla pana. O, dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapłaciłaś 120 zł, żeby nie gotować śniadanie?
ja zamawiam najwyżej za 30 w barku na rogu. A i za 20 się zdarza, kiedy pracuje akurat pani Kasia. Co ty chcesz mi powiedzieć, że to nie ty wymyśliłeś te cudowne naleśniki z polewą truskawkową w kształcie serca? Gdybym ja umiał robić takie naleśniki, już dawno bym tu nie pracował. Ja od 4 lat w tej kuchni nie zrobiłem śniadania, za którym wszyscy by nie przepadali. Rodzice Andy niepokoją się, że nie doczekają się na śniadanie. To już szybciej było, jak Konrad je zamawiał. Co? To pana wszystkim wiedział? Żartujesz sobie ze mnie? Polewa w kształcie serduszka to miałeś swój pomysł? O, przepraszam, ale mazurek z migdałowymi baziami. Ja sam wymyśliłem. Panie, błagam cię, zajmij się tym. Kochanie, bardzo cię przepraszam, że to tak długo trwa, ale wiesz, dopóki rodzice Anny są tutaj, chciałabym się wykazać jako najlepsza żona i matka. A jak wyjadą? Przestań, nie dobijaj mnie, i tak już jestem ranna. Moje biedactwo, moje... Ale proszę cię, idźmy już do jadalni, dobrze? No dobrze. Usiądziemy do stołu. Aha, i porozmawiaj z Agatą o tej gafie. Ale kochanie, ale jakiej gafie? Powiedz mi, ja bym była wdzięczna, gdyby ktoś pokazał mi, że rośnie mi włos na brodzie. Co? Kochanie, właśnie opowiadałam panu Jacentemu i pani Agacie, chociaż właściwie po tym, co dzisiaj widzieliście, to chyba mogę do was mówić Jacek i Agatka. Przepraszam, a co to jest? Plaster. O, brawo, brawo, mamy zwycięzcę, kochani, mamy zwycięzcę. Zwycięzcą okazał się dziadek Jacenty. Wymyślam takie zabawy dla dzieci podczas jedzenia, żeby się nie nudziły. Ten, kto znajdzie w śniadaniu coś dziwnego, wygrywa bilet do kina albo gdzieś. Nie jest dobrze. Dzień dobry. Oj, ale teraz to dopiero będzie wesoło. Ja bawiłam w okolicy i drogą kupna nabyłam lekarstwa dla twojego papy, Stefanello. Ja widzę, że macie gości. Tak. No więc Tereso, poznaj, to są nasi dziadkowie. O, jakże mi przemiło, naprawdę. Jestem mamą Frani. Teresa Kwiryna Maj. Chwili, no może byś poszła do domu, co? Nie. Przepraszam, Franiu, a czy to przypadkiem nie jest najwyższy czas, żebyś poszła z dziećmi do muzeum? Pani Skalska uwielbia prowadzić dzieci do galerii i muzeum. A, tak, tak. A do którego z muzeów dzisiaj się wybieracie? Dzisiaj Adaś wybiera. Adaś? Myślałem o Zachęcie. O, kocham. Niestety nie będzie żadnej zachęty. Kulturalne dzieci same chodzą po muzeach, a nie czekają na jakieś zachęty. Zachęta też wymyślił. Zachęta mu potrzebna. Hej. Cześć. Jak tam w Zachęcie? Wiesz co? Oni tam, rozumiesz, wszędzie mają takie maciupeńkie kamerki. Wystarczy, że człowiek przejedzie paznokciem po obrazie, już włącza się alarm, biegną jacyś ludzie. Resztę se sam dośpiewaj, Kondziu. Kondziu, powiedz, co ze mną jest nie tak? Ty jesteś przecież taka jak ja, dzika szalona. Chcesz żyć po swojemu, zawsze na krawędzi. Zobacz, co wymyśliłem. Kuchenne rękawice na rzepy! Kondziu, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale przypadkiem nie kupiłeś ich w sklepie na rogu? Ci kasjerzy nie potrafią trzymać języku za zębami. Jezu, powiedz mi, co mam zrobić. Naprawdę chciałabym, żeby rodzice Anny mnie polubili i zaakceptowali. Panie Praniu, odpuść sobie. Naprawdę, poddaj się. Oni wolą kobiety z klasą, kobiety takie jak ja. Kobiety wiodące życie... Żałosnej starej panny. No śmieszne boki zrywać. A co powiesz na to? Apolonia, twój mąż przyjechał! Proszę! Jesteś! Patrzcie, jaki szybki! Nie może się doczekać. Zaskoczę go. Pojadę windą. Babciu, winda się zepsuła. Jak zwykle. Biedna niania Frania. Pomogłabym ci. Ale mi się nie chce. Bo to ty jesteś z nim, a nie ja. To mnie powinien kochać. Zobacz, Karolina.
Te ziołowe psychotropy to jednak nie to samo, co nie? A ty się nie martw o moją psychikę. Ja jestem bardzo spokojna. A jutro będę wybitnie spokojna, bo wybieram się na fantastyczny wieczór z Jacyntym i Agatą do do filharmonii. O, kochanie, tak się składa, że ja już dziś zabieram ich na świetną zabawę i na koktajle. Idziemy do najlepszego klubu w mieście. Tak się składa, że nie tylko ty się znasz na kulturalnych rozrywkach tego miasta. Bo wszystkie dzieci nasze są Kasia, Michael, Małgosia, John. Trwałe sny spełnią się dni. Wyśpiewaj nam Senia, Asia. Oj, babcia, babcia chyba się nie nauczyła tekstu. To jakiś koszmar. Błagam cię, płacimy i wychodzimy. O, wow, babcia chyba pomachała do mnie, więc mnie trochę lubi. Panie, panowie, ladies and gentlemen, jak to się mówi, znamy się nie od dziś. Często dzieciaki i ja tutaj przychodzimy i dajemy czadu, ale dzisiaj jest naprawdę niezły dzień. Jest z nami babcia Agata i dziadek Jacenty. Kochani, nie zastąpię wam waszej córki. Zresztą nigdy nie próbowałam, ale kocham wasze dzieci. I dlatego już w piątek zamierzam je oficjalnie adoptować. Po moim trupie. Bo wszystkie dzieci nasze są Kasia, Michael, Małgosia, John. Niech cały sny spełnią się dziś. Śpiewaj marzenia, a świat będzie nasz. Kochani, ale dlaczego oni chcą unieważnić dokumenty adopcyjne? Uważają, że nie masz kwalifikacji osobistych. Ja nie mam kwalifikacji. Dostałam tę robotę za pierwszym podejściem. Moje CV było zabójcze. Ja wiem, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że ja jestem z klasy robotniczej. Nie sądzę. Obydwoje działali w Solidarności. Chyba solidaryzowali się z inną klasą niż moja. Janiu Franiu, właśnie się dowiedziałam. Ja wiem. Ja wiem, że między nami były spięcia, ale uważam, że to, co cię spotkało, jest po prostu nie fair. Wiem, że te dzieci to cały twój świat. Jeżeli mogę w czymś pomóc, to... Ja wiem, co ja zrobię. Ja pójdę do prawnika. Tak, Max, idź do prawnika. Te z ciebie nie mają prawa wtrącać się w wasze życie. Tylko dlatego, że ty masz przechlapane. Wiesz co, Karolina, powiem ci coś. Nawet mnie wzruszają te twoje odruchy przyjaźni, ale tym razem będzie inaczej. Max jest silnym i mądrym facetem i wygramy to. Tak, ale dziadkowie to bardzo wpływowi ludzie. Zaczną grzebać w twojej przeszłości. Na pewno coś wygrzewią. A co oni tam mogą wygrzebać? Co? Kilka grzeszków z podstawówki i to, że w zeszłym roku... Ale tylko raz. Mam przechlapane. Dlaczego tutaj nie ma nic słodkiego? Ja musiałam się pozbyć wszystkich słodyczy. Lekarz powiedział mi, że przy mojej wadze powinna mieć 1,95 m wzrostu. Dziewczyna, ale czy wy sobie nie możecie poradzić ze stresem jak normalni ludzie? Po prostu bez jedzenia. No. Chcesz spróbować? Nie. No, Franka, ja naprawdę tego nie rozumiem. Przecież ty kochasz te dzieci, a oni robią ci jakieś problemy. Co to znaczy, że ty nie masz profilu kwalifikacji osobowościowych? Co to znaczy? W ogóle ja sama nie wiem, co to jest. Może to chodzi o to, że ja daję zły przykład dzieciakom. No coś ty, no niby tak, jak. No że nauczyłam dzieci podrabiać podpis ojca, że nauczyłam, jak przerabia się z dwójki i piątkę, jak oddać sukienkę po roku noszenia. No ale w życiu nie pomyślałam, że oni będą grzebać w jakichś takich naprawdę brzydkich rzeczach. Lepiej na nich uważać. Są rzeczy, o których nie trzeba za dużo mówić mężowi. Co ty robisz? Aromatyzuję się. Jest jak dobrze. Słuchajcie, oni wyglądają na zawziętych. Oni mogą grzebać, aż wreszcie dogrzebią się. Co ty dodałaś do tej kawy? A koniak. Lekarz zalecił mi. Wiesz, to działa wykrztuśnie i dobrze kręci. O Boże, Jolka, jestem przerażona. Nie. Jolka, posłuchaj. Tyle rzeczy w życiu zrobiłam. Połowy nie pamiętam. O jak?
Jak ty nie pamiętasz, jak pojechałyśmy na zieloną szkołę do Czechosłowacji, jak zgarnęli cię na granicy, to przecież przewoziłaś wtedy kilogramowy biały proszek, a chciałaś jej wmówić, że to jest cukier puder, no. No. A w szkole to ona siedziała cały czas w gabinecie dyrektora i wszyscy myśleli, że jego rozwód... Dobrze, dziękujemy, Jola, za te rewelacje. Dobrze, dobrze, dziewczyny, naprawdę. Ja nie chcę nic wielkiego, po prostu chcę, żeby dzieciaki były w świetle prawa moje. Tak, światło światem, ale lepiej czasem zostać w cieniu. Co to za atrakcja mieć dzieci? Ile razy ja marzyłam, żeby ich nie było? Mamo... Powiedziałam to na głos? Ja wcale tak nie myślę. To ta psychoreakcja na koniak. Franie, ale my nie chcemy iść na tą kolację z dziadkami. No w ogóle dlaczego oni cię tak traktują? Okropni są. Nie będziemy mili dla ludzi, którzy cię nienawidzą. Kochaj, nie przesadzaj. Franiu, zrozum. Oni cię naprawdę nienawidzą. Ja nie rozumiem, dlaczego tak szybko się wycofałaś. Walcz o nas! Hej, kochani, to nie są proste sprawy. Ja naprawdę czuję się zagubiona. Kompletnie nie wiem, co mam robić. No, lepiej. Aromaterapia. Posłuchajcie, podejdźmy do tej sprawy życiowo. Przecież my i tak jesteśmy rodziną, prawda? Czy jakiś głupi papier cokolwiek zmieni, czy papierek jest ważny? O! Jak chciałaś być za taty, papierek był ważny. Kotku, to były zupełnie inne sprawy, to były kwestie wspólnoty majątkowej. No dobra, Franiu, przecież nie musisz o nas walczyć. My naprawdę nie chcemy być dla ciebie ciężarem. Przecież będziemy się widywać na weselach, na pogrzebach. Hej, 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 nie bierz mnie pod włos. Kochani, nikt nie wyjeżdża, nie rozstajemy się. Dziadkowie są przeciwni oficjalnej adopcji. Kochanie, możesz mi pomóc? Głowy do góry, będziemy się świetnie bawić. Proszę się pięknie ubrać, elegancko, żadnych trupich czaszek, dziadkowie mogą wziąć to do siebie. Franiu, ale czy ty rozumiesz, że gdyby ojcu się coś stało, to jedynymi legalnymi opiekunami Adasia i Zusi są dziadkowie? Zabiorą ci ich od razu, bo nie jesteś ich mamą. Już ich nigdy więcej w życiu nie zobaczysz. Kochanie, możesz mi pomóc? Ten krawat w paski, czy ten w paski? Dobra, Max, słuchaj. W liceum zatrzymali mnie na granicy, ale to był tylko cukier puder. A mój Dyro miał romans, ale nie ze mną, tylko z Kwiatkowską. Chociaż to ja ciągle siedziałam w gabinecie na dywaniku, dlatego że nie chciałam nosić obuwia na płaskiej podeszwie. Ale Max, sam rozumiesz, jak wyglądała obuwie na płaskiej podeszwie. Wyglądałam, jakbym miała platfusa, Max. Kochanie, skarbie, o czym ty mówisz? Max, jak pójdziemy do tego sądu, to oni wywloką na światło dzienne jakieś okropne sprawki. Max, to są mroczne, straszne historie, o których nie masz zielonego pojęcia. Franiu, nie ma się czego bać. Ja wiem o tobie wszystko. Zanim cię zatrudniłem, zapłaciłem agencji detektywistycznej, żeby ciebie trochę prześwietliła. Jak to prześwietliła? Musiałem. Przecież nie mogłem obcej osobie z ulicy powierzyć swoich dzieci. Ty mnie też jakoś prześwietliłeś, prawda? A, no tak, ale to był taki maleńki wewnętrzny rentgenek. Więc nie ma się czego obawiać. Ja wiem o tobie wszystko. Jak to wszystko? Nawet to, ile mam lat? Ja przyznaję, że z tym było najtrudniej. Zgłosiliśmy się nawet do CBS-u i oni ustalili, że masz prawdopodobnie 30 lat. O mój Boże! No niestety, prawda wyszła na jaw. Moi drodzy, myślę, że powinniśmy po prostu spokojnie usiąść i porozmawiać o adopcji dzieci. Nie chcemy się z wami spotkać w sądzie, ale jeżeli będziemy do tego zmuszeni, to, kochani, do tego dojdzie. Uwierzcie nam, wszystko co robimy, robimy dla naszych dzieci. I dlatego chcielibyśmy być normalną, pełnoprawną rodziną. Gdyby Anna żyła, nie byłoby tej sprawy. Agato, uspokój się, oni jej przecież nie zabili. Agato, ale o co się boisz, że adoptując dzieci zajmę miejsce twojej córki? A tak nie jest? A mnie się wydaje, że nikt o niej tu już nie pamięta. Babcia, ale przecież to jest nieprawda. My zawsze o niej pamiętamy. A poza tym, jak jest nam smutno, to Frania wyciąga stare kasety z mamą i razem je oglądamy. Naprawdę, a w rocznicę urodzin mamy jeździmy na cmentarz i zostawiamy jej słodycze i cukierki. Słucham?
To jest taka tradycja w rodzinie Majów. Dzielić się tym, co najtrudniej oddać. No, a w urodziny Frani stawiamy na jej torcie tylko jedną świeczkę. Franiu, nie pamiętam dlaczego. Kochanie, nieważne. To też jest tradycja, tylko że bardzo, bardzo stara. My naprawdę jesteśmy jedną rodziną i... No, kochamy was. Tak. Skoro tak, to najwłaściwsze, co możemy teraz zrobić, to zasiąść razem do kolacji. Jacenty, lepiej mi powiedz, co mam zrobić, żeby chociaż trochę udobruchać Agatę. Najlepiej zabierz ją na michę flaków z chrzanem i musztardą. Widzisz? Agato, naprawdę kocham te dzieci i przysięgam, że będę je wychowywać w duchu miłości i że stworzę im normalny, prawdziwy dom. Dziękuję. O której otwieracie ten sklep? Proszę cię, zabierz ją. Ona jest samotna, nikt jej nie kocha. Dostaje od tego bzika. To jest jeden wieczór, jedna kolacja. Zrób to, przecież nie umrzesz od tego. Dobrze, ale robię to wyłącznie dla ciebie. Dzięki. Chodź. Będziesz mogła postawić mi kolację. Ludzi, którzy cię nienawidzą. Kochaj, nie przesadzaj. Raniu, zrozum. Oni cię naprawdę nienawidzą. No ja nie rozumiem, dlaczego tak szybko się wycofałaś. Walcz o nas. Hej, kochani, to nie są proste sprawy. Ja naprawdę czuję się zagubiona. Kompletnie nie wiem, co mam robić. No, lepiej. Aromaterapia. Posłuchajcie, podejdźmy do tej sprawy życiowo. Przecież my i tak jesteśmy rodziną, prawda? Czy jakiś głupi papier cokolwiek zmieni, czy papierek jest ważny? O, jak chciałaś być za taty, papierek był ważny. Kotku, to były zupełnie inne sprawy, to były kwestie wspólnoty majątkowej. No dobra, Franiu, przecież nie musisz o nas walczyć. My naprawdę nie chcemy być dla ciebie ciężarem. Przecież będziemy się widywać na weselach, na pogrzebach. Hej, 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 nie bierz mnie pod włos. Kochani, nikt nie wyjeżdża, nie rozstajemy się. Dziadkowie są przeciwni oficjalnej adopcji. Kochanie, możesz mi pomóc? Głowy do góry, będziemy się świetnie bawić. Proszę się pięknie ubrać, elegancko, żadnych trupich czaszek. Dziadkowie mogą wziąć to do siebie. Franiu, ale czy ty rozumiesz, że gdyby ojcu się coś stało, to jedynymi legalnymi opiekunami Adasia i Zusi są dziadkowie? Zabiorą ci ich od razu, bo nie jesteś ich mamą. Już ich nigdy więcej w życiu nie zobaczysz. Kochanie, możesz mi pomóc? Ten krawat w paski, czy ten w paski? Dobra, Max, słuchaj. W liceum zatrzymali mnie na granicy, ale to był tylko cukier puder. A mój Dyro miał romans, ale nie ze mną, tylko z Kwiatkowską. Chociaż to ja ciągle siedziałam w gabinecie na dywaniku, dlatego że nie chciałam nosić obuwia na płaskiej podeszwie. Ale Max, sam rozumiesz, jak wyglądała obuwie na płaskiej podeszwie. Wyglądałam, jakbym miała platfusa, Max. Kochanie, skarbie, o czym ty mówisz? Max, jak pójdziemy do tego sądu, to oni wywloką na światło dzienne jakieś okropne sprawki. Max, to są mroczne, straszne historie, o których nie masz zielonego pojęcia. Raniu, nie ma się czego bać. Ja wiem o tobie wszystko. Zanim cię zatrudniłem, zapłaciłem agencji detektywistycznej, żeby ciebie trochę prześwietliła. Jak to prześwietliła? Musiałem. Przecież nie mogłem obcej osobie z ulicy powierzyć swoich dzieci. Ty mnie też jakoś prześwietliłaś, prawda?
A, no tak, ale to był taki maleńki wewnętrzny rentgenek. Więc nie ma się czego obawiać, ja wiem o tobie wszystko. Jak to wszystko, nawet to ile mam lat? Ja przyznaję, że z tym było najtrudniej. Zgłosiliśmy się nawet do CBS-u i oni ustalili, że masz prawdopodobnie 30 lat. O mój Boże. No niestety, prawda wyszła na jaw. Moi drodzy, myślę, że powinniśmy po prostu spokojnie usiąść i porozmawiać o adopcji dzieci. Nie chcemy się z wami spotkać w sądzie, ale jeżeli będziemy do tego zmuszeni, to, kochani, do tego dojdzie. Uwierzcie nam, wszystko co robimy, robimy dla naszych dzieci. I dlatego chcielibyśmy być normalną, pełnoprawną rodziną. Gdyby Anna żyła, nie byłoby tej sprawy. Agato, uspokój się, oni jej przecież nie zabili. Agato, ale o co się boisz, że adoptując dzieci zajmę miejsce twojej córki? A tak nie jest? A mnie się wydaje, że nikt o niej tu już nie pamięta. Babcia, ale przecież to jest nieprawda. My zawsze o niej pamiętamy. A poza tym, jak jest nam smutno, to Frania wyciąga stare kasety z mamą i razem je oglądamy. Naprawdę, a w rocznicę urodzin mamy jeździmy na cmentarz i zostawiamy jej słodycze i cukierki. Słucham? To jest taka tradycja w rodzinie Majów. Dzielić się tym, co najtrudniej oddać. No, a w urodzin... Pęcie! Wiesz co? Oni tam, rozumiesz, wszędzie mają takie maciupeńkie kamerki. Wystarczy, że człowiek przejedzie paznokciem po obrazie, już włącza się alarm, biegną jacyś ludzie. Resztę se sam dośpiewaj. Kądziu, Kądziu, powiedz, co ze mną jest nie tak? Ty jesteś przecież taka jak ja, dzika szalona. Chcesz żyć po swojemu, zawsze na krawędzi. Zobacz, co wymyśliłem. Kuchenne rękawice na rzepy! Kądziu, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale przypadkiem nie kupiłeś ich w sklepie na rogu? Ci kasjerzy nie potrafią trzymać języku za zębami. Jezu, powiedz mi, co mam zrobić? Naprawdę chciałabym, żeby rodzice Anny mnie polubili i zaakceptowali. Panie Praniu, odpuść sobie. Naprawdę, poddaj się. Oni walą kobiety z klasą. Kobiety takie jak ja. Kobiety wiodące życie... Żałosnej starej panny. No śmieszne boki zrywać. A co powiesz na to? Apolonia, twój mąż przyjechał. Proszę, jesteś. Patrzcie, jaki szybki. Nie może się doczekać. Zaskoczę go. Pojadę windą. Babciu, winda się zepsuła. Jak zwykle. Biedna niania Frania. Pomogłabym ci. Ale mi się nie chce. Bo to ty jesteś z nim, a nie ja. To mnie powinien kochać. Zobacz, Karolina. Te ziołowe psychotropy to jednak nie to samo, co nie? A ty się nie martw o moją psychikę. Ja jestem bardzo spokojna. A jutro będę wybitnie spokojna, bo wybieram się na fantastyczny wieczór z Jacyntym i Agatą do do filharmonii. O, kochanie, tak się składa, że ja już dziś zabieram ich na świetną zabawę i na koktajle. Idziemy do najlepszego klubu w mieście. Tak się składa, że nie tylko ty się znasz na kulturalnych rozrywkach tego miasta. Bo wszystkie dzieci nasze chcą Kasia, Michael, Małgosia, żon. Niechwałe sny spełnią się dni. Wyśpiewaj nam Senia, Asia. Oj, babcia, babcia chyba się nie nauczyła tekstu. To jakiś koszmar. Błagam cię, płacimy i wychodzimy. O, wow, babcia chyba pomachała do mnie, więc mnie trochę lubi. Panie, panowie, ladies and gentlemen, jak to się mówi, znamy się nie od dziś. Często dzieciaki i ja tutaj przychodzimy i dajemy czadu, ale dzisiaj jest naprawdę niezły dzień. Jest z nami babcia Agata i dziadek Jacenty. Kochani, nie zastąpię wam waszej córki. Zresztą nigdy nie próbowałam, ale kocham wasze dzieci. I dlatego już w piątek
zamierzam je oficjalnie adoptować. Po moim trupie. Bo wszystkie dzieci nasze są. Kasia, Marker, Małgosia, ciąg. Niech cały sny spełnią się dziś. Śpiewaj marzenia, a świat będzie nasz. Kochani, ale dlaczego oni chcą unieważnić dokumenty adopcyjne? Uważają, że nie masz kwalifikacji osobistej. Wiem, o co ci chodzi. Wiem, czytam w twoich myślach. Myślisz, że będzie dobrze, jak założą to? No, niezły bałagan. Co ty chcesz tym zaimponować rodzicom Anny? Co ugotowałaś? Soczek. Ale nie, jeszcze mam, ocaliłam dwie babeczki. Daj nie, lepiej nie, to piana od gaśnicy. Spokojnie, Kondziu, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą, wszystko jest zrobione. Teraz tylko czekam na bardzo ważny dzwonek. O, jest! Dzień dobry, przyniosłem zamówienie. Cudownie, ile płacę? 120 zł bardzo należy. Proszę, reszta dla pana. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapłaciłeś 120 zł, żeby nie gotować śniadanie? Ja zamawiam najwyżej za 30 w barku na rogu. A i za 20 się zdarza, kiedy pracuje akurat pani Kasia. Co ty chcesz mi powiedzieć, że to nie ty wymyśliłeś te cudowne naleśniki z polewą truskawkową w kształcie serca? Gdybym ja umiał robić takie naleśniki, już dawno bym tu nie pracował. Ja od 4 lat w tej kuchni nie zrobiłem śniadania, za którym wszyscy by nie przepadali. Rodzice Andy niepokoją się, że nie doczekają się na śniadanie. To już szybciej było, jak Konrad je zamawiał. Co? To pana wszystkim wiedział? Żartujesz sobie ze mnie? Polewa w kształcie serduszka to miałeś swój pomysł? O, przepraszam, ale mazurek z migdałowymi baziami. Ja sam wymyśliłem. Kondziu, błagam cię, zajmij się tym. Kochanie, bardzo cię przepraszam, że to tak długo trwa, ale wiesz, dopóki rodzice Anny są tutaj, chciałabym się wykazać jako najlepsza żona i matka. A jak wyjadą? Przestań, nie dobiję mnie i tak już jestem ranna. Moje biedactwo, moje... Ale proszę cię, idźmy już do jadalni, dobrze? No dobrze. Usiądziemy do stołu. Aha, i porozmawiaj z Agatą o tej gafie. Ale kochanie, ale jakiej gafie? Powiedz mi, ja bym była wdzięczna, gdyby ktoś pokazał mi, że rośnie mi włos na brodzie. Co? Kochanie, właśnie opowiadałam panu Jacentemu i pani Agacie, chociaż właściwie po tym, co dzisiaj widzieliście, to chyba mogę do was mówić Jacek i Agatka. Przepraszam, a co to jest? Plaster. O, brawo, brawo, mamy zwycięzcę, kochani, mamy zwycięzcę. Zwycięzcą okazał się dziadek Jacenty. Wymyślam takie zabawy dla dzieci podczas jedzenia, żeby się nie nudziły. Ten, kto znajdzie w śniadaniu coś dziwnego, wygrywa bilet do kina albo gdzieś. Nie jest dobrze. Dzień dobry. Oj, ale teraz to dopiero będzie wesoło. Ja bawiłam w okolicy i drogą kupna nabyłam lekarstwa dla twojego papy, Stefanello. Ja widzę, że macie gości. Tak. No więc Tereso, poznaj, to są nasi dziadkowie. O, jakże mi przemiło, naprawdę. Jestem mamą Frani. Teresa Kwiryna Maj. Chwili, no może byś poszła do domu, co? Nie. Przepraszam, Franiu, a czy to przypadkiem nie jest najwyższy czas, żebyś poszła z dziećmi do muzeum? Pani Skalska uwielbia prowadzić dzieci do galerii i muzeum. A, tak, tak. A do którego z muzeów dzisiaj się wybieracie? Dzisiaj Adaś wybiera. Adaś? Myślałem o Zachęcie. O, kocham. Niestety nie będzie żadnej zachęty. Kulturalne dzieci same chodzą po muzeach, a nie czekają na jakieś zachęty. Zachęta też wymyślił. Zachęta mu potrzebna. Hej. Cześć. Jak tam zachęty? Ja nie mam kwalifikacji. Dostałam tę robotę za pierwszym podejściem. Moje CV było zabójcze. Ja wiem, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że ja jestem z klasy robotniczej. Nie sądzę. Obydwoje działali w Solidarności. Chyba solidaryzowali się z inną klasą niż moja.
Janiu Franiu, właśnie się dowiedziałam. Ja wiem, że między nami były spięcia, ale uważam, że to, co cię spotkało, jest po prostu nie fair. Wiem, że te dzieci to cały twój świat i jeżeli mogę w czymś pomóc, to... Ja wiem, co ja zrobię. Ja pójdę do prawnika. Tak, Max, idź do prawnika. Te z ciebie nie mają prawa wtrącać się w wasze życie. Tylko dlatego, że ty masz przechlapane. Wiesz co, Karolina, powiem ci coś. Nawet mnie wzruszają te twoje odruchy przyjaźni, ale tym razem będzie inaczej. Max jest silnym i mądrym facetem i wygramy to. Tak, ale dziadkowie to bardzo wpływowi ludzie. Zaczną grzebać w swojej przeszłości. Na pewno coś wygrzebią. A co mi tam mogą wygrzebać, co? Kilka grzeszków z podstawówki i to, że w zeszłym roku... Ale tylko raz. Mam przechlapane. Dlaczego tutaj nie ma nic słodkiego? Ja musiałam się pozbyć wszystkich słodyczy. Lekarz powiedział mi, że przy mojej wadze powinna mieć 1,95 m wzrostu. Dziewczyna, ale czy wy sobie nie możecie poradzić ze stresem jak normalni ludzie? Po prostu bez jedzenia. No. Chcesz spróbować? Nie. Franka, ja naprawdę tego nie rozumiem. Przecież ty kochasz te dzieci, a oni robią ci jakieś problemy. Co to znaczy, że ty nie masz profilu kwalifikacji osobowościowych? Co to znaczy? W ogóle ja sama nie wiem, co to jest. Może to chodzi o to, że ja daję zły przykład dzieciakom. No coś ty, no niby no, tak, no, że nauczyłam dzieci podrabiać podpis ojca, że nauczyłam, jak przerabia się z dwójki i piątkę, jak oddać sukienkę po roku noszenia. No ale w życiu nie pomyślałam, że oni będą grzebać w jakichś takich naprawdę brzydkich rzeczach. Lepiej na nich uważać. Są rzeczy, o których nie trzeba za dużo mówić mężowi. Co ty robisz? Aromatyzuję się. Jezu, jak dobrze. Słuchajcie, oni wyglądają na zawziętych. Oni mogą grzebać, aż wreszcie dogrzebią się. Co ty dodałaś do tej kawy? A koniak. Lekarz zalecił mi, wiesz, to działa wykrztuśnie i dobrze kręci. O Boże, Jolka, jestem przerażona. Jolka, posłuchaj. Tyle rzeczy w życiu zrobiłam, połowy nie pamiętam. O jak? Jak ty nie pamiętasz, jak pojechałyśmy na zieloną szkołę do Czechosłowacji, jak zgarnęli cię na granicy, to przecież przewoziłaś wtedy kilogramowy biały proszek, a chciałaś jej wmówić, że to jest cukier puder, no. A w szkole to ona siedziała cały czas w gabinecie dyrektora i wszyscy myśleli, że jego rozwód... Dobrze, dziękujemy Jola za te rewelacje. Dobrze, dobrze. Dziewczyny, naprawdę. Ja nie chcę nic wielkiego, po prostu chcę, żeby dzieciaki były w świetle prawa moje. Tak, światło światem, ale lepiej czasem zostać w cieniu. Co to za atrakcja mieć dzieci? Ile razy ja marzyłam, żeby ich nie było? Mamo... Powiedziałam to na głos? Ja wcale tak nie myślę. To ta psychoreakcja na koniak. Franiu, ale my nie chcemy iść na tą kolację z dziadkami. No w ogóle dlaczego oni cię tak traktują? Okropni są. Nie będziemy mili dla ludzi. Babciu, co ty tutaj robisz? Wczoraj jak kładłam się spać, też tutaj byłaś. Twój dziadek miał po mnie przyjść. Babciu, dziadek nie żyje. Od kiedy? Od 1982 roku. Czas wracać do domu, kochanie. Po co? Mój mąż nie żyje. Posłuchaj, babciu, dzisiaj będziemy mieli gości. Przyjeżdżają do nas rodzice zmarłej żony Maxa. Myślę, że poznanie naraz zbyt wielu Majów byłoby dla nich szokiem. A, teraz rozumiem. No jak tylko przyjdzie dziadek, to zaraz wracam do domu. O, zobacz, dziadek po ciebie przyjechał. A gdzie żeś ty był? A, co? Panie, rodzice Anny będą tutaj lada moment. Ale dlaczego się tak denerwujesz? Przecież powiedziałeś, że są bardzo zadowoleni z naszego ślubu. Skłamałem. Max, no, ale co to znaczy? Nie powiedziałeś im o naszym ślubie? Ale dlaczego? No wstydzisz się mnie? No, dlaczego nic nie mówisz? Kochanie, ty jesteś jak kąsek dla smakosza. Jesteś jak camembert.
Porównałeś mnie do śmierdzącego sfera? Chodzi mi o to, że według rodziców Anny jesteś osobą, która zajmuje miejsce ich córki. Ja chcę ich tajemniczyć w nasze sprawy, ale tak bardziej delikatnie. Jaki mąż porównuje żonę do sera? Nie, zapomnijmy o tym serze, no. Franiu, nie jesteś dla mnie serem. Jesteś piękną, zmysłową, cudowną kobietą, tylko... Za chwilę będą tu goście, więc błagam cię, zdejmij ten szlafrok. Okej. Myślisz, że takim się bardziej spodobam? Sama ich zapytaj. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Strasznie, jestem zawstydzona. W ogóle co ci ludzie sobie o mnie pomyślą? Chociaż powiem ci, dziadek Jacenty to się nawet uśmiechnął. Babcia Agatka jakby tak troszkę mniej. Załagodziłem tę sytuację, powiedziałem, że naganiania w moim salonie to jest moja naga żona. Mam nadzieję, że babcia Agatka trzymała się czegoś jak mydlała. Franiu, ja wiem, że oni mogą być troszeczkę neurotyczni, Jacy? Ale... upierdliwi, ale kiedy się żenisz, rodziców dostajesz w pakiecie. Tak. Max, święta prawda, rzadko trafia się na tak wyjątkowych teściów jak moi rodzice. O tak, tak, ja miałem wyjątkowe szczęście, tak, to jest prawda. Max, posłuchaj, pomyślałam sobie, że może tak dla przełamania lodów moglibyśmy zaprosić ich na kolację. Na przykład na Michę Flaków z musztardą i z chrzanem. Nie, Micha Flaków to nie jest w ich stylu. Oni na obiad zamawiają pieczone kwiaty cukinii, a nie podroby. Okej, po prostu myślałam, że byłoby miło zaprosić ich na kolację zaraz po tym, jak podpiszemy dokumenty adopcyjne. Mm-hmm. A, w tej kwestii. Wiesz, oni się dopiero dowiedzieli, że jesteśmy małżeństwem, więc ja bym nie przytłaczał ich tymi radosnymi informacjami. Dawkujmy im nasze szczęście, a ty w międzyczasie oczarujesz ich wdziękiem serdecznym.